Iwona Kornacka, jestem instruktorem Tai Chi Qigong, już praktykuję od wielu lat, w 1991 roku zostałam instruktorem Kung Fu i na bazie jakby tej tak samo chińskiej sztuki walki zaczęłam również ćwiczyć Tai Chi. Tai Chi jest stylem wewnętrznym, tak samo jak Qigong i to co różni Qigong i Tai Chi, to jest podejście, to znaczy Tai Chi jest sztuką walki, a Qigong jest typową gimnastyką zdrowotną, która jest ćwiczona przez Chińczyków w parkach, również jak Tai Chi, ale troszeczkę inaczej płynie energia, jak się ćwiczy Tai Chi i Qigong. Co jest ciekawe, Qigong jest dla zdrowia, ale tak naprawdę więcej energii wydobywa się wtedy, kiedy się ćwiczy pod sztuki walki, więc Tai Chi generalnie jest mocniejszą formą. Większość osób, które mają problemy, są po urazach, mają zwyrodnienia, mają różne problemy zdrowotne, lepsze jest podejście z Qigong, podejście do ćwiczenia Qigong. Z uwagi na to, że Qigong będzie łatwiejszy od razu do załamania zasad. Zasady, jakie są wszystkie te same zasady dotyczą Tai Chi, jak i Qigong. Tutaj najważniejsza jest pozycja stojąca, tak jakbyśmy przysiadali na wysokim krześle, lekko ugięte kolana, jakby rozciągające sprężyny, równoległe ustawienie stóp i rozluźnione lędźwia. I te rozluźnione lędźwia właśnie powodują, że nie ma bóli kręgosłupa, jak się systematycznie ćwiczy Qigong i Tai Chi. Jest wyciągnięty kręgosłup, głowa jakby zawieszona do sufitu, czy do sklepienia nieba, bo niebo to yang, według medycyny chińskiej, ziemia yin, w związku z tym zakorzenieni w ziemi, pomiędzy niebem i ziemią właśnie człowiek jest jakby zawieszony i uziemiony, zakorzeniony. Jest to jakby podstawowa rzecz, która powoduje, że mamy harmonię, a więc nie chorujemy. Podprawia się układ odpornościowy. Jest to połączone, ruch połączony jest zawsze z oddechem. Wskazane na celu w rehabilitacji ruchowej i takie ćwiczenia są już zastosowane w niektórych szpitalach, na przykład w szpitalu w Murckach, gdzie mam przyjemność pracować na rehabilitacji kardiologicznej z pacjentami po zabiegach kardiologicznych. Bardzo to przyspiesza rehabilitację. Ćwiczenie Tai Chi i Qigong często przebiega z wyobrażonym ruchem, takim z oporem, więc jest co prawda ćwiczenie siłowe, ale nie podnosimy żadnych sztang, a więc jest to bezkontuzyjne ćwiczenie, ponieważ wszystko robimy, dużo robimy w wyobraźni. Tylko ciało mamy do dyspozycji. Oczywiście w sztukach walki, czyli w Tai Chi mamy jeszcze broń, ale to jest powiedzmy dla osób, które chciałyby się w jakiś sposób jeszcze rozwijać. Qigong jest bezpieczny dla seniorów, którzy mogą po prostu wykorzystać tylko własne ciało do tego, żeby poprawić sobie ruchomość stawów, wzmocnić i uelastycznić ścięgna oraz poprawić swoją kondycję.